Chciałabym teraz Państwu powiedzieć o krążeniu, jak mięsień sercowy pompuje krew do poszczególnych partii ciała. Generalnie dzielimy serce na takie dwie połowy, serce lewe i serce prawe. Oczywiście serce pracuje jako jedna całość, ale serce lewe pompuje krew gdzieś indziej, a serce prawe też gdzieś indziej do płuc. I jak to się odbywa? Krew utlenowana z płuc wpływa sobie do lewego przedsionka, następnie z lewego przedsionka, w momencie kiedy mięsień sercowy jest w fazie relaksacji, zastawka dwudzielna, która jest tutaj, otwiera się i przepływa krew z lewego przedsionka do lewej komory. W tym samym czasie krew nieutlenowana z całego ciała wpływa do prawego przedsionka i przez zastawkę trójdzielną tutaj, kiedy zastawka jest otwarta, przepływa do prawej komory. No i równocześnie w fazie już skurczu mięśnia sercowego te zastawki przedsionkowo-komorowe, czyli inaczej zastawka dwudzielna i zastawka trójdzielna, zamykają się, a mięsień sercowy lewej komory i prawej komory kurczy się, także krew jest wypychana przez główne naczynia wywodzące się z serca i z lewej komory przez aortę. Tu jest aorta. Krew jest pompowana na obwód, utlenowana krew. Natomiast nieutlenowana krew z prawej komory pompowana jest przez tętnicę płucną do płuc. Z tych płuc krew zostanie utlenowana w płuckach i spłynie do lewego przedsionka. I kolejny cykl. I znów krew nieutlenowana z organizmu do prawego serca. No i tak kilkaset razy na minutę, zależnie od osobnika. W badaniu echokardiograficznym staramy się znaleźć różne przyczyny chorób serca. Możemy mieć zaburzenia typowe dla starszych psów. Najczęściej u starszych psów mamy problem związany z zastawką dwudzielną, przedsionkowo-komorową lewą. Dochodzi do zgrubienia, deformacji tej zastawki. Chorobę określamy jako endokardiozę zastawki dwudzielnej. Niekiedy dochodzi do tych samych zmian w zastawce trójdzielnej, ale jest to rzadszy problem. W takich przypadkach to, co widzimy w badaniu echokardiograficznym, to jest faktycznie zniekształcone płaty tych zastawek, które nie zamykają się. Czyli w momencie, kiedy mięsień sercowy się kurczy, czyli pracuje ta nasza pompa komorowa, zastawki przedsionkowo-komorowe powinny być całkowicie zamknięte, czyli te koniuszki się dotykają. W chorobie jest niedomykalność tych zastawek, w związku z tym w momencie, kiedy mięsień sercowy pompuje krew, krew powinna płynąć tylko do aorty, ta krew się cofa do lewego przedsionka, tudzież do prawego przedsionka. Odpowiedni przedsionek, powiedzmy, że ten lewy, następnie od razu się powiększa. Cała istota choroby, oprócz tego, że mamy zdeformowane zastawki, to jest to, że ten lewy przedsionek stwarza problemy kliniczne dla pacjenta. Mianowicie potrafi uciskać na drogi oddechowe, pies wtedy ma dyskomfort, drażni ten lewy przedsionek drogi oddechowe, powodując kaszel. W momencie, kiedy jest bardzo duże ciśnienie w lewym przedsionku, ponieważ ciągle się tam gromadzi krew nieprawidłowo, może dochodzić do nadciśnienia w krążeniu płucnym, a nawet do obrzęków płuc, co też oczywiście powoduje objawy kliniczne u zwierzaka. Jest duszność znaczna, też może być kaszel, znaczne trudności z oddychaniem. U zwierząt młodych natomiast najczęściej mamy do czynienia z chorobami wrodzonymi. I w badaniu echokardiograficznym też z łatwością możemy dojść do tego, jaka to jest choroba. Oczywiście to jest badanie dodatkowe do badania naszego klinicznego, w którym już słyszymy, osłuchując klatkę piersiową, że są jakieś zmiany nad sercem. I badania, które jesteśmy w stanie w miarę prosty sposób stwierdzić, to są takie rzeczy jak na przykład zwężenie aorty, czyli krew pompowana jest przez aortę, przez zastawkę aorty, napotyka się na pewien opór, ponieważ ta zastawka jest zwężona. To może być podzastawkowe zwężenie aorty, czyli tuż pod zastawką dochodzi do zwężenia. Może być to zastawkowe zwężenie aorty, czyli ta zastawka niecałkowicie się otwiera, stwarzając opór. Może być nawet i nadzastawkowe zwężenie aorty, czyli tuż nad zastawką dochodzi do takiego zwężenia. Najczęściej mamy do czynienia z podzastawkowym zwężeniem aorty.
wtedy mięsień sercowy w jakiś sposób musi reagować na to, że napotyka się na taki duży opór w krążeniu i dochodzi do przerostów. To samo może wystąpić w sercu prawym, czyli dochodzi do zwężenia tętnicy płucnej. Też może być to zwężenie podzastawkowe, zastawkowe lub nadzastawkowe. I mięsień sercowy prawej komory również tak samo reaguje przerostem. Jest to przerost, który też możemy zauważyć w badaniu echokardiograficznym, ponieważ mierzymy sobie ścianę prawej komory tudzież lewej komory oraz przegrody międzykomorowej i widzimy, że ona jest grubsza niż normy. Inne problemy, które możemy zauważyć. Możemy mieć ubytki przegrody międzykomorowej, na przykład dochodzi tutaj do niecałkowitego zamknięcia się całej przegrody i pozostaje komunikacja pomiędzy lewą komorą a prawą komorą. Wtedy ta krew utlenowana i nieutlenowana się mieszają i jest nieprawidłowe krążenie tej krwi. Może być również ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, czyli zaś tutaj dochodzi do niecałkowitego zamknięcia się przegrody podczas rozwoju serca i pozostaje luka. Też miesza się krew pomiędzy jednym a drugim przedsionkiem. Możemy mieć rzadsze wady, takie jak na przykład deformacje zastawek, które są jak gdyby deformacjami wrodzonymi każdej zastawki. Też możemy mieć taki problem. Możemy mieć też wady złożone, które polegają na tym, że po prostu jest kilka różnych wad naraz. Proszę poopowiadać, co się dzieje z pieskiem. Piesek jest zmęczony. Nie jest tak energiczny jak na przykład latem. I pytaniem jest moje, czy to może wynikać z jakiejś jego, nie wiem, może to jest coś, co się z nim złego dzieje, czy to po prostu taka jesienna depresja. Mhm. Czy on jest starszym pieskiem, młodym pieskiem? Ile ma lat? Buruś ma 5 lat. No i... Czy to jest coś, co jest po raz pierwszy zauważone przez Pana, czy to się ciągnie już dłuższy czas? Nie, to jest po raz pierwszy. Kiedyś chorował na jakąś chorobę wcześniej? Nie. W zasadzie zawsze był zdrowym, okazjonalne zapalenia spojówek, ale to tylko tyle. I jak długo teraz to się ciągnie? To się ciągnie już od początków września. Jest osuwiały, nie wychodzi na spacerze, nie chce się bawić. No i tak to właśnie się z nim przedstawia. Nie jest jakiś taki energiczny, zabawowy. A zawsze miał tej energii dużo, więc troszeczkę się wystraszyliśmy. Prawda? Czy miał jakieś wcześniejsze badania wykonywane? Nie, żadnych badań nie miał. Dobra. No to zrobimy badanie echokardiograficzne. Trzeba będzie pieska położyć na stole. To będzie wyglądało tak, że poprosimy Pana doktora o pomoc. Poproszę, żeby Pan wziął pieska z przodu. Pan doktor z tyłu i na boczku położymy psa w jego prawym boczku. O, dokładnie tak, hopla. Ta łapka musi być pod spód. Chodź po prostu, Danko. Nie bardzo lubią tego, ale jak już będzie leżał, to będzie spokój. Hops. Tutaj wpaść też w dziurkę. No. O, tak. Tą jego łapkę, którą pan trzyma bardziej, wyżej, dokładnie. A tą rączką tu na jego... Tylko trzeba trzymać tą łapę cały czas. Cały czas, żeby on się nie ruszył, tak? Tak, bo jak podciągnie łapę pod siebie, to jest w stanie od razu stać. Na sam początek, jak go podłączę do EKG, leży mi się, dobra, pies. No on się boi trochę. No pewnie, że się boi. Jak zobaczy, że to nic strasznego, to się uspokoi. Podłączam go tutaj do EKG, tak, że będziemy mogli monitorować na ekranie jego elektryczną pracę serca. Zwierzyłam jego klatkę tutaj od spodu alkoholem, tak żeby nie było powietrza między skórą a głowicą, dlatego że przez powietrze ja nie jestem w stanie nic zobaczyć. Nałożymy troszeczkę żelu. To jest bezbolesne badanie, bezbolesne, prawda? Oczywiście. Czyli on w ogóle nie czuje, że to... On czuje, że ja go dotykam, jak najbardziej. I tutaj już mamy kawałek serduszka na obrazie. To jest lewa komora,
Tu jest lewy przedsionek. To jest duży pies, w związku z tym prawe serce, które jest tutaj na górze, jest o wiele gorzej widoczne. Widzimy tutaj zastawkę dwudzielną, struny ścięgniste, mięsień brodawkowaty wewnątrz lewej komory. Cześć, Misiek. Dobry pies jesteś, tak. Czy ono serce zawsze tak szybko bije? Nawet jak on spokojnie leży, tak? Tak, prawidłowo bije w tej chwili, około 100-110 na minutę. To jest jak najbardziej dla takiego psa norma. Troszeczkę teraz przemieściliśmy głowicę. Widać lewą komorę i aortę. Cały czas na górze jest prawe serce, ale w jego przypadku będzie ono źle widoczne z tej strony. Wracamy sobie do tej projekcji podłużnej, gdzie widzimy lewy przedsionek i lewą komorę. Widać, że lewy przedsionek nie jest powiększony. Nasz mi się kolarz. Zastawka wygląda ładnie, płaska, równiutka, nie zapada się do lewego przedsionka. Włączymy sobie kolor Doppler kolorowy, ale musisz leżeć, Misiek, bo nic nie widzę. Jak to husky, on jest bardzo, ma gęstą sierść, więc tutaj nieraz trudno jest dobrać się do niego, ponieważ go nie ogoliliśmy. Bardzo często się goli psy, ale ja staram się zostawiać, jeśli mogę. Widać, że niedomykalności zastawki dwudzielnej tutaj nie mamy. Zresztą ta zastawka wygląda bardzo ładnie, prawidłowo. To jest przepływ przez samą aortę. Też widzimy, że się krew nie cofa. Przekręcamy głowicę tak, że mamy przekrój poprzeczny na wysokości aorty. W miejscu, gdzie jest zastawka aorty, tu jest aorta. W środku widać, jak się rusza zastawka. Zachowamy sobie to zdjęcie, ponieważ tutaj jesteśmy w stanie zmierzyć. No, teraz to sobie zmierzymy. Wielkość aorty w stosunku do wielkości lewego przedsionka. I stosunek aorty do lewego przedsionka nie powinien przekraczać 1:1,5 i nie przekracza. Jest prawie 1:1, więc to jest bardzo dobrze, prawidłowe. Teraz jesteśmy na wysokości zastawki dwudzielnej w przekroju poprzecznym wewnątrz lewej komory w projekcji M-mode. Zobaczymy, jak mięsień sercowy się kurczy. To jest przegroda międzykomorowa, tu jest wolna ściana. W środku widać ruchy zastawki przedsionkowo-komorowej. Tutaj mierzymy sobie odległość w momencie, kiedy zastawka jest maksymalnie otwarta, odległość jej końca do przegrody międzykomorowej. To nie powinno u takiego psa przekraczać około 1 cm. I widać, że nie przekracza. Cześć, Misiek. I tutaj jest tuż poniżej zastawki dwudzielnej. Mierzymy sobie w tym momencie grubości poszczególnych struktur w fazie skurczu i rozkurczu. Nie denerwuj się, Buruś, nie denerwuj się, połóż się. Tu jest przegroda międzykomorowa w fazie rozkurczu, światło lewej komory w fazie rozkurczu, wolna ściana w fazie rozkurczu, przegroda międzykomorowa w fazie skurczu, światło lewej komory w fazie skurczu mięśnia sercowego i wolna ściana w fazie skurczu. I od razu mamy pełne wyliczenia, czy jest to prawidłowe, czy nieprawidłowe. Od razu widzimy, że przegroda międzykomorowa mieści się w granicach norm. Tutaj są jedne normy, jeszcze mamy inne, nowsze normy opracowane w tekstach, więc możemy się do tego odnieść. I tak to robimy. Tak robimy to podstawowe badanie. Czyli wygląda na to, że tam się nic nie dzieje. Czyli Buruś jest zdrowy, tak? Nie ma jakichś problemów z sercem, tak? Na podstawie naszego dzisiejszego badania. No to może ma rzeczywiście depresję jesienną. Może i tak. Czyli ja mogę go już zabrać, już, tak? Można go zabrać, dobrze. Jest wolny. Chodź, Buruś. Proszę do drzwi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Najczęściej w przypadku zwierząt chorych na chorobę serca leczymy same objawy związane z tą chorobą. Bardzo rzadko udaje nam się faktycznie leczyć pierwotną przyczynę całego zespołu chorobowego. Zwykle leczymy objawy. Najczęściej stosujemy leki moczopędne, które pomagają nam odciągać nadmierne płyny, które się gromadzą. Stosujemy inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę.
AC inhibitory, które pomagają nam, żeby zahamować gromadzenie się płynu, na przykład w taki najprostszy sposób. Stosujemy leki antyarytmiczne, żeby usprawnić rytm serca, ale najczęściej nie jesteśmy w stanie wyleczyć na przykład chorej zastawki. Zastawka w momencie, kiedy już jest zmieniona, zniekształcona, u człowieka byśmy mogli tą zastawkę wymienić. U zwierząt nie jesteśmy w stanie tej zastawki wymienić, w związku z tym po prostu likwidujemy na tyle, na ile możemy, objawy kliniczne, które pojawiają się w wyniku niedomykalności tej zastawki. Czyli główne te zastoje w krążeniu, z którymi mamy do czynienia. Ja myślę, że jednym z największych problemów, które mamy z przeszczepianiem przeróżnych narządów u zwierząt, po pierwsze, to może nie do końca opracowane techniki i tak jak u zwierząt jeszcze nie wykonano takich zabiegów, nie napisano o tym, nie ma przeprowadzonych badań w tym kierunku. To jest jedna strona tego. Druga strona to są koszty. Są to badania, które na pewno są bardzo drogie. Mało kto z właścicieli psów zgodziłby się na wydanie kilkaset tysięcy dolarów, żeby wymienić taką zastawkę w momencie, kiedy pies, nawet jeżeli jest to pies hodowlany i kupiony, kosztuje 1/20 tego. To nie jest zabieg, który można wykonać bez sprzętów. Trzeba mieć krążenie pozaostrojowe, bo to serce musi, ta krew musi krążyć w organizmie podczas zabiegu. Otwieramy serce, otwieramy klatkę piersiową. Pies musi mieć zapewniony tlen, trzeba za tego psa oddychać, jeżeli są tu jakieś problemy. Więc tutaj są monstrualne koszty związane z samym sprzętem, który byłby potrzebny do takiego zabiegu, na który my nie mamy pieniędzy. Nie wiem, czy każdy by się zgodził na taki zabieg. Bardzo często my się spotykamy tutaj z problemem, jeśli chodzi o koszty, za takie badanie, jakie my robimy tutaj, które nie wkraczają aż w takie wielkie koszty. To są koszty 50, 100, 200 zł. I nie jest to rzadka sytuacja, kiedy są to za duże koszty dla Państwa. To też musimy mieć na uwadze. Ile takich psów byśmy mieli chętnych na tego typu zabiegi i na ile by taki zabieg przedłużył życie psa? Powiedzmy, że jest to pies, który typowy pacjent z chorobą zastawki, nabytą chorobą zastawki, czyli jest to pies w wieku 14-15 lat. Zmienimy zastawkę, przedłużymy to życie na lat pół roku, rok, 3 lata. W związku z tym wydanie tych pieniędzy na przedłużenie życia to może być problemem finansowym, mi się wydaje. Natomiast główną przyczyną na dzień dzisiejszy to jest po prostu technika. Sprzęt, technika, metody są nieopracowane. Wydaje mi się, że może są jakieś pojedyncze placówki na świecie, które wykonują takie badania i bardzo możliwe, że to wkroczy na rynek. Będzie taka możliwość w przyszłości. Dzisiaj jej nie ma.